Więc musimy się przywitać teraz, tak? Jak ty to pijesz? Tak? Ty dalej złapałem, może zobaczyć, czekaj. Jakby się polałem. Ty masz jakiś dziwny sposób picia, gościu. Bo tak zachwyciłem akurat. Ja nigdy nie czułem za ucho. Znowu się poleję przez ciebie. Witam serdecznie wszystkich Polaków. A może nie tylko Polacy nas oglądają, to też, też załamany. Witam serdecznie wszystkich Polaków. Bo to Kaczyński zawsze tak. Bo on te buziaczki wysyła. Więc dzisiaj, tak jak to wcześniej Janek określił, będziemy uczyć się, jak tam dzieci niańczyć czy coś. Jak obsługiwać dzieci dzięki paradokumentowi. Pamiętajcie, dzieci paradokumenty to jest świetne źródło informacji. Najlepsze. Teraz dobra. Ja. Co to jest za kubek? Dzisiaj oglądamy paradokument. Najlepsze źródło informacji. Będziemy się uczyć, jak wychowywać dzieci. Pięcioosobowej rodzinie Stokłosów o dom i dzieci dba głównie 34-letnia Iwona. No Iwona jest fantastyczną kobietą, dlatego została moją żoną. Dumnie. Najmłodszym członkiem rodziny jest 3-letni Leoś. Leoś, widziałeś jak on miał minę? Trochę niezbyt pocieszony jest. Taka... Starszy brat Leosia to 14-letni Kacper. Jest bardzo dobrym uczniem, świadectwa ma z czerwonym paskiem, bardzo dobrze się uczy. Natomiast ja mam z nim taki problem. Jakie mieliście świadectwo? Dobre. Że gra często w gry na komputerze. Dlaczego Iwona poszukuje pomocy do opieki przy dzieciach? Zdecydowałam się zatrudnić opiekunkę, ponieważ znalazłam bardzo dobrą pracę i... Gdzie kurwa na blacie w kuchni? Później jesz sobie chlebek z tym z... grzybami. Z brudem z odstupek. Boże, ta muzyka jest w tym, w naszym nowym domu też czasami. No, jak jest. Jak się skończy, nie? Ja bardzo chętnie będę tą nianią. Tym bardziej, że mam taką skromną emeryturkę i chciałabym sobie dorobić do niej. Doświadczenie mam, jako że wychowywałam sama dwóch synów. Nie pracowałam zawodowo, więc ja mam czas się zająć dziećmi. Słuchajcie, nie pracowała zawodowo, ale ma emeryturę, kurwa, skąd? No zawodowo, w sensie chodzi o to może, że ten, że wie, że nie pracowała w sensie zawodzie, którego się wyuczyłam. No mówiła, że nie pracowała zawodowo, więc miała dużo czasu na zajęcie się dziećmi, czyli ja rozumiem, że siedziała cały czas w domu. Emerytura? No fajnie. Emerytura z zasiłku? Beka. A chcę być super babcią taką nowoczesną. Nowoczesna babcia. Chcielibyśmy, żeby pani serwowała mu to jedzenie, które my przygotujemy według planu lekarza i tylko to, nic zupełnie więcej. Rozumiem, rozumiem. To się nie uda. A chcesz jeszcze kanapeczkę może? Ale śliczka, kurwa, z dymikiem. Pierożki, już pierożki chcesz, bo zrobiłam już. O sushi przyniosłam, masz, jest. Sushi. Coś mi spadło na ziemię. Widelcem sushi, gościu, weź patyk z pogódka. Może być rąkami? Nie. Żebyś mi zabiło w komentarzach, żyjemy widelcem, naprawdę. Tak, nasz na ciebie widzów 12-letni. Patrz tego faceta, on tak siedzi taki zestresowany. On wygląda jakby chciał kogoś zabić. On wygląda jak wiz cyberpunka, patrz. No też może troszkę, ale on jak Kłebo wygląda jak ściął włosy. Był taki czas, że on taki, że ściął włosy. Patrz, no identyczny. A jeszcze chciałam się spytać, jaka stawka panią interesuje? Powiem pani tak. Stawka standardowa. Jaka to jest stawka standardowa? 3000 zł od godziny. Od 10. Ile? Dużo. Panie. Bo musisz mieć cierpliwość do tych dzieciaków, nie? Ja bym zabił. To raczej już by nie dostał za dużo pieniędzy, powiem ci, wiesz. Co ty, wrzuciłbym do milarki do mięsa, jeszcze by obiad mieli. Sobie opłaca się. W przeciągu 2-3 dni będziemy się kontaktowali z panią. Zakłada na łeb te kosze, a tam ci zagadają, nie? Normalnie, to jest normalny dom, człowieku, nie wiesz, o co chodzi. Mam nadzieję, że będzie wszystko po mojej myśli. Po mojej myśli, do milarki. No, ona wie, że po jej myśli wszystko wiadomo. Tak, komputer, wszystko, telewizor, magnetofon. Pół domu im wyniesie. Iwona chce dorobić do emerytury, to łatwiej wynieść coś z tego domu, niż zająć się tym dzieckiem. Wiecie, co Korwin powiedział kiedyś? Że wolny rynek jest, dziecko może za 10 tysięcy sprzedać. Ja rozumiem, że właśnie pijesz herbatę z 10 łyżeczkami cukru, tak? Nie, i to jest kawa. To kawę z 12. No. A już się znalazł, tylko woda i albo woda z cukrem. To on taką minę wydaje, jakby wygląda, jakby miał coś raz zrobić komuś. Lubię. Mnie rozśmieszyłeś, jak woda z cukrem, ty pierdolisz. No normalnie, no lejesz wodę, zabijesz cukier, no. Najlepiej jeszcze gazowana. Idź w chuj. Byłem nauczycielem wychowania fizycznego. O kurwa. O, widać. To on by był drugim Lewandowskim, gdyby nie kontuzja w tym 95, no. 98, no. Pracowałem w rzeczniku państwa. No to dziecko tam jako adwokat siedzi chyba. Oni tak, wiesz, oczy w oczy, nie? I...
Jego mina, patrz jak na niego patrzy, patrz, oni oczy, wiesz, oczy... No i już mi się kurwa nie podobasz, nie? Ej, ja widzę to, jak on wysyła tego dzieciaka, wysyła do sklepu bułki kurwa truchtem, nie? Na pewno coś mu będzie kazać fizycznego robić, nie wierzę w to, że nie. No to słuchaj, co się będzie działo. Ja do późna będę pracowała, także trzeba po prostu z nim usiąść i pomóc mu w nauce. Pani co, ja uważam, że nie tylko... Trzeba mu pomóc w lekcjach, z tym sobie również poradzimy, jeszcze potrzebuje innej pomocy. Teraz się zacznie. Czyli chyba przewidziałem to, tak? Chyba nie przejdzie do tego etapu, chłopie, nie, niani. Dobra, lecimy dalej, bo tu się zaczyna robić grubo. Ma pan świadomość, że pana dziecko jest narkomanem? Co? Grubo oskarżenie. Cukier tak samo uzależnia jak narkotyki, to jest ten sam problem, to jest dosłownie ten sam problem. Ale nie jest pan naukowcem i musi pan tego udowadniać. I może pan mu pomóc z tym walczyć, a nie robić mi tutaj wykłady. No świetny pomysł, chodź tu chłopie, chodź. Mogę sprawdzić. A będą go bić, będą się bić. No, ale bardziej wyprostowana sylwetka, chłopie. Dobrze, spokojnie. Ty nie, no tak to zobacz. Cały czas ci tyłek wystaje, musisz mieć prosty kręgosłup. Chłopie, bardziej ręce wyrównaj, bardziej jest. Jedziemy. Jedziesz śmiało, plecy, ja cię do ciebie... On się już zaczerwienił. Nasz nauczyciel to by zaraz go opierniczył. Przysiedy po żonie, to się robi do tyłu, chłopie, nie? Że to musi już, być, a nie ale równo. Ale patrz, on już jest czerwony, już się zmęczył. Wyprosty plecy, jedziemy. Walnął go po tym. Nie daje rady, chłopak. Pan zrobił raz jeden, przecież nie daje rady, ja już wszystko wiem, wie pan co. Ja już 5 lat, proszę pana, w szkole, ja już wszystko wiem, nie. Jeżeli on robi od 2 lat, kurwa, na tym, na leczeniu dzieci, to ja... Te dzieci, kurwa, z 6 opakami chodzą teraz. Na 1000%. Patrz, jak on na niego spod byka patrzy, nie? On go zaraz załatwi. Czego? Ja za takie coś dziękuję. Podsumował. Proszę wyjść z mojego domu. Ja idę na komputer i zjeść chipsy, nie? Przepraszam bardzo, ja nie potrzebuję kaprala wojskowego, tylko niani dla dzieci. Będzie kaleką. Ten cały tłuszcz, który jest jego w brzuchu, przytworzy testosteron na estrogę. Wie pani, co to jest testosteron? To jest hormon męski. Wie pani, co jest estrogen? Hormon żeński. Urosną mu cycki. Chce pani mieć kolejną córkę? Po 2 rozmowach kwalifikacyjnych Iwona i Łukasz nie mieli żadnych problemów z podjęciem decyzji, kogo zaprosić na dzień próbny z dziećmi. A zadzwonili do mnie. Zadzwonili do mnie. Ta kobieta? Halo? Na plan zdjęciowy przyjechać? Bardzo się cieszę. Będę za godzinę. Zadzwonili do mnie, jestem bardzo, cieszę się. Będę chciała zastąpić babcię. Ło, to już mamy zapowiedź, nie? Dlaczego ją wywalą? Wszystko to, co żona naszykowała, znajduje się w kuchni. Typu kanapki z ciemnym pieczywem, z warzywami. Proszę pilnować to, żeby jednak te warzywa zostały zjedzone. Dobrze, wszystko będzie tak, jak państwo sobie życzycie. Chodź, kochanie. Tutaj zobacz, kanapeczki mamy takie fajne. Może zjesz taką kanapeczkę? No chodź szybciutko, bo ty mnie schudniesz, nie będziesz jadła. I tak jesteś chudziutka taka. No znowu to jedzenie. Zobaczysz, jak ja cię złapię. Będziesz biedna wtedy. Dawaj, jedz tam! Bo. Tak to nie. Erika już zaczyna płakać. Nie podobało mi się, jak pani Klaudia na siłę próbowała nakarmić Erikę. W naszym domu nie zmusza się dzieci do jedzenia. Smaczna kanapeczka. Dobry wieczór. A dobry wieczór. Cześć, dzieciaki. O, Kacper, tak? Ty jesteś tak. Kacper? A skąd on wrócił o takiej godzinie? A, z treningu właśnie. Trenował palenie na czas. No już potrafi, grubego kurde w 15 sekund wypalić. Coś przyniosłam tutaj dla was. Sama zrobiłam, może zjesz. Tak? Powąchaj sobie. Sama go robiłam. Smalcyk z cebulką, ze skwareczkami. Wiesz, jaka pycha? Smalec? Posmaruję tak ci dużo tego, żeby skwareczki były, cebulka. Jaki smalec? Szlak mnie trafił, ponieważ ona totalnie nie słuchała moich poleceń. Chodźcie tutaj razem wspólnymi siłami coś zrobimy. Co oni niby mają gotować? Masz chlebek. Sadzić? Tak, i tak na patelni go. O, tylko że... jak trochę postrzela. Jeszcze jest boczek. Puh, ale się kopci, ty. No, ty zadymiła. Jaki boczek, co ty p***sz za farmazony? Teraz pójdziemy zjeść. Już naprawdę nie mogę, mnie brzuch boli od tego. Dziecko, wydaje ci się. No zaraz ostygnie, no szybko zjedz wszystko. Kacper, poczekaj, gdzie idziesz? Gdzie ty jest? Gdzie idziesz? Poczekaj! Tam straszny babcy zaraz otruje nam dziecko! Co się tutaj dzieje? Co się nie dzieje? Co się ma dziać? Kacperek, coś normalnie. Coś cię boli? Brzuch mnie boli. Idź proszę do swojego pokoju. Po prostu ma zakwasy po treningu. Mi się wydaje, że ma zakwasy po czym innym. Proszę idź do pokoju, za chwilę do siebie przyjdę. Prosiłam panią,
żeby dała pani Kacprowi jedzenie, które jest przeze mnie przyrządzone. Czyli kanapki z ciemnym pieczywem i z warzywami. A pani serwuje mi to śmieciowe jedzenie? Ale ja nie rozumiem, o co pani chodzi. To jest dla pani normalne jedzenie? Zaś na tym blacie siedzi. I macha tymi nogami. Zaraz spadnie, nie? Bo na paszce aż zsuwa się z tego blatu, tak jak macha tymi nogami. Ale przecież ja niczego nie zrobiłam. Po prostu karmicie dzieci jakimiś sałatami, zielonymi pomidorami. Pani jest młodą kobietą, pani nie zna życia. Jestem nie wie młoda. Pani... No ja tu mam, ja tu więcej po świecie chodzę, ja się znam lepiej. Jak pierogi ci zrobię, to będziesz za nie. Jak pierogi ci zrobię. Przecież nie tak jak pani mąż chyba. Co? Prawdziwy mężczyzna. Jestem przecież młoda. Nie tak jak pani mąż chyba. No prawdziwy mężczyzna matyk zaczyna się od 190 kg. Zasmarkata jesteś, żebyś mnie zwracała jakiekolwiek uwagi. To ja panią wypraszam stąd. Żegnam. Dziękuję. Współpraca nie podejmie. Nie mam ochoty więcej was oglądać. Do widzenia. Zobacz. On ćwiczy w domu. Studentem informatyki i chcę kupić sobie nowy sprzęt. Wiem, że to nie jest typowe, że mężczyzna chce zostać nianią, ale mam w tym doświadczenie, mam trójkę rodzeństwa, opiekowałem się nimi, więc mam nadzieję, że rodzice dadzą mi tę kasę. Kiedy zajmowałem się nim. To dziecko jadło krówkę. O, reklama. To są same tłuszcz i kalorie. Jakby wyglądała tutaj współpraca ze starszym synem, którego teraz nie ma z nami, bo jest w szkole? I czy jakaś pomoc, jeżeli chodzi o jakieś przedmioty typu chemia, fizyka, informatyka, jakiś język obcy? Zatrudniając mnie, zatrudniają państwo też nieskromnie powiem nauczyciele, bo jednak moje doświadczenie w matematyce, w informatyce no jest potężne. Potężne! Potęga żelaza. Zdecydowanie wydawał mi się za młody, natomiast był bardzo przekonujący. Przekonujący. A nie przekonywujący. Przekonujący. Aha, kurwa, o, nieprawda przekonujący. O. Uciekać od komputera, od telefonu, żeby po prostu mniej telewizji, więcej zabaw, więcej jakichś gier ruchowych. To jest dla mnie zupełnie naturalne, tym bardziej, że jakby mam rodzeństwo i wiem, z czym się wiąże. Gdzie to przedstawiasz do kamery, kurwa? Zostaw tą kamerę, bo zarysujesz obiekt. Soniak. No dobrze, więc my... z mężem naradzimy się. Lary debil ubrał. Wiecie, że ten monitor prawy nie ma żadnego takiego filtra, a ten ma? Mogę ubierać się w okulary, nagrywamy. Ten prawy monitor ma jaśniejszy. No właśnie tak samo, jak to była ta Sigma teraz popularna, nie? Sigma Rule 78. Zanim Iwona i Łukasz podejmą decyzję, czy zaprosić Michała na dzień próbny, spotkają się z inną chętną do pracy przy ich dzieciach, czyli 36-letnią Jolantą. Jestem psychologiem z wykształcenia i bardzo lubię się dokształcać. Moją specjalizacją jest body language. O kurwa. Mnie państwa dzieci nie oszukają, bo państwo na pewno ulegacie ich różnym sztuczkom. Ale mnie też nasze dzieci nie oszukają. Pani się naprawdę tak tylko wydaje... Ja się znam lepiej, bo ja jestem po studiach. Wydaje mi się, że z tego co pani teraz mówi, to lepiej pani zna nasze dzieci niż my sami je znamy. Także państwa doskonale znam. Na przykład pan. Co pan ukrywa przed żoną? O, tylko 14 kochanek. Co ty gadasz? Dlaczego dotyka twarzy? To znaczy, że coś ukrywa. Nie podoba mi się to, nie wiem. Proszę panią, on po prostu ukrywa przed panią na przykład to, że jest zainteresowany spotkaniem ze mną. Ale ma wysokie kurde mniemanie. Nie, żeby ją strzepnął i wywalił z domu, nie? Ty szmato. Ty założył okulary jak szedł na dół. No, tajniak. No. Ty to widzisz to, no? Bo plana wyślijcie na miętówkę, a jemu grześki wyślijcie. Ja mam pełno grześków w szafce, naprawdę, jem codziennie. Znaczy codziennie nie, do szkoły jakby. Ja też tam go planuję. Ja zawsze biorę jednego do szkoły. A ja nie, ale jakbym miał, to bym brał. Wskazał pan przede wszystkim na mnie, jako kobietę, jako samicę, jako obiekt pożądania seksualnego. Był taki moment, że naprawdę zaczęłam być o Łukasza zazdrosna. Dostrzegę wszystkie problemy państwa dzieci. Ja pani bardzo dziękuję. W razie czego będziemy w kontakcie. Nie ma pasek zajebany. Do chudnięcie. No to jest ten pas, co ten, co jak walki wygrywasz, nie pas mistrzowski. Ten pas... Wydaje mi się, że pani Małgorzata po prostu dawno żadnego chłopa nie miała. Ale zestresowany jest. Zobacz, jak mówi, nie? Zestresowany taki. Czy jednak jest zainteresowany spotkaniem z panią Jolantą. On ukrywa, że on tak naprawdę żyje w 2077 roku. On mówił, pani Agata, czy mi się wydawało? Weź cofnij trochę. Małgorzata po prostu dawno. Małgorzata! A to Jolanta była! Boże, jaki błąd! Jestem ciekaw, jak ją podpiszą, jak będzie wychodzić, jeżeli podpiszą. Nie pierdolę, że będzie Małgorzata. Kupiona, ona zmienia tożsamość, nie, po tej wyjściu z domu. Teraz będzie Krystyna, poczekaj. Po języku ciała już wiem, że mnie nie przyjmą.
ale w sumie to dobrze, bo ja bym się też nie podjęła. Tyle zakłamania i fałszu w tej rodzinie. Im tak naprawdę potrzebny jest dobry terapeuta. Iwona i Łukasz nie znaleźli jakiejkolwiek nici porozumienia z panią Jolantą, dlatego swoją... Patrz, teraz Jolanta jest... Albo ta Małgorzata, to wiesz, była jego... O, się zdradził, cwaniaty. No, właśnie. A, że to tak. No. Kacper, jak wróci, to też pan ma mu dać obiad i od razu ma zająć się lekcjami. Widzimy się za około 3 godzinki. Iwona i Łukasz spędzą te 3 godzinki. Albo godzinę, zdarza się, że znowu zacznie jakiś boczek mu je dawać, nie, albo coś. Ktoś szybciej powrzuca wszystkie lalki do tego czegoś. Kacper? Tak. Michał, cześć. Pak, on chciał przebić pionkę mu, tak wiesz, tak zbić się, nie? A ten mu, no witam, witam. Albo jak ktoś żółwika podaje, a ty podajesz rękę i tak się zmieniacie tym. Bo z kitu, no wiesz, on nie wie też i on zmienia później jakieś kurde w ogóle. Ty też zmieniasz tak z 15 razy i potem, no dobra, to żółwik. Rodzice mówili, żebyś nie grał. O, brawo, mówiliśmy tak. A co to jest? No to piłka. Teraz sam będzie chyba grał, na to wychodzi. Ty strzelasz, tym podajesz, a tym dośrodkowujesz. I normalnie tutaj tym poruszasz. Nie no, kurde, no on miał pilnować, żeby Kacper nie grał na tym telefonie, a on teraz sam z nim gra? O, ja ściąga! Emocje. To jest Janek, jak strzelali bramkę i tu musisz wstawić te wycinki z TikToka. Nie. Kurwa! Masz konsolę? No. To co, gramy? No a nie? Dawaj. Czekaj, musimy ją podłączyć. Czekaj, trzymaj pady. Jakieś miejsce zrobić. Cześć, zaraz podłączy mi się do telewizora, nie? Jasne. Przecież ona w każdej chwili może spaść. Jakoś damy radę. Co tu się dzieje? Ja tego też nie rozumiem. Dobra, mamy to. Wyżej, wyżej, wyżej. Dobra. Nie mogłam uwierzyć, jak ten facet demoluje nasze mieszkanie. Demoluje. Wy nie przenoszą kanapę. Demoluje mieszkanie. Dewastacja sprzętu. Nie przeszkadzaj mi, no bo piłkę straciłem przez siebie. Weź ich stąd. Leon, weź, zejdź stąd. Jeszcze wygania nam dzieciaki. Miał się nimi opiekować, a teraz co? Czekaj, sorry. Cześć, kotek. A teraz proszę, telefon. Może byś wpadła, co? Kto ma wpaść? Proszę cię, nie dam sobie rady bez ciebie. No zobacz, co Leon robi, zaraz spadnie. O, jak pierdolnie zaraz. Pa, pa, pa. Orła. Ty się zajmij nimi, ja zaraz wracam. Dobra. Zostań! Loser! Coś dziwnego się z nim dzieje, gdzie on poszedł? No. Leon, słyszał? Gramy. Coraz bardziej jest jakiś podniecony, lata, skacze, te emocje. Wiecie co, to już mi się wydaje, że tutaj z tymi dziećmi coś dziwnego się będzie działo. Dawaj, 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 dawaj! Dobra, już! Emocji. Chodź, chodź, chodź. Gdzie jest największy łobuz? A co to za panienka? Co tu się stało? Słuchaj, nic się nie stało, my gramy... No imprezka na całego widzę. A kto dziećmi się zajmuje? Jo. Trin, dawaj, bo trin. No, ty będziesz się nie zajmował. Jaka hamowa, okay. Ty! 25% ci odstawię i będzie... 10 zł. Bez kitu, no. To jest 2,50, nie jest byle, to co? To jest 1/4 dychy. Studia zawaliłeś, ty jesteś totalnym nieudacznikiem! Przyszłaś tutaj mi katować, czy pomóc mi w robocie? Ja ci pomogę, ale to jest ostatni raz! Jeszcze się będą kłócić teraz przy naszych dzieciach? A kim ja jestem, żeby ci pomagać? K***a, skończysz to czy nie? Daj mi grać, tak? O, będzie wlot, będzie na lada mieszkania. Kto jest mistrzem? Kto jest mistrzem? Co ty robisz w tej łazience co chwila, no? O cię to obchodzi! No trochę mnie to obchodzi! Graj, nie p***. Mówiłem, że ci pał? Kolesia pogięło kompletnie, no zaraz sąsiedzi wezmą policję. Idę do łazienki. Po co? Po co? Środek, sorry man. Po co? Spać. Wyraźnie ten facet musi mieć jakieś problemy z pęcherzem. Weź mnie wpuść. No nie mogę. No k***a, jego p***a się wpuść mnie. No poczekaj no. Ale po co on się tak dobija do tej łazienki? A teraz gdzie on tam poszedł? Kibla chyba w salonie szuka. O! To jest jakiś narkoman! Zobacz! Zobacz! On ćwiczy! To jest nowy zawodnik w MMA, nie? On musi ćwiczyć cały czas. Może ta dziewczyna tu jakoś zareaguje na to. Co oni jakieś b***y sobie robią w naszym domu? Niedługo oni się zaczną p***ć na tym stole! Nie no, Łukasz, idziemy! Chodzimy. Nadchodzą agenci. Kacper! Mamo? Do pokoju! Mamo! Do pokoju i to już! Jak zobaczyłem mamę w drzwiach, widziałam, że przegięłam. Panie Michale, można pana poprosić? Taki zadowolony. Co się stało? Zaraz panu przedstawię. Mamy takie doświadczenia z opiekunkami, że wszędzie tu są zamontowane kamery. Proszę sobie usiąść. Wiem. Proszę bardzo, pierwsza sytuacja. Tak. Miał pan odrabiać z Kacprem lekcję, a pan cały czas z nim grał.
To prawda, ale proszę zobaczyć na uśmiech pani syna. On jest zadowolony, ja też. A po co tak częste wypady do toalety? Czy ja się pana pytam, jakie ma pan choroby? W takim razie przedstawimy kolejny film. Ja jebie, co wy macie w głowach? To jest wszystko w kamerach, tak? Cały ten dom? Wy tak się normalnie bawicie? Jak jeba tym kurwa ekranem. Już po Apple'u, nie? Proszę zabrać swoje rzeczy, się stąd wynosi, zanim wezmę policję! I zabrać ze sobą dziewczynę! Mogę wziąć tylko z tego... Tak, pakuj manżur i wypad. Pakuj manżur i wypad. Nic się nie stało, tak? Każdy jest szczęśliwy. Chodź, kochaj. Ale akcja. Starszy zadowolony, młodszym nic się nie stało. O co tyle krzyku? A dodatkowo dwie nianki w cenie jednej. Dobra, weź, chodź. Nie kapurzona. Chodź, nie pierdol głupot. Witam w nowym dniu. W nowym dniu, bo wczoraj było późno. Zepsuła mi się w tym czasie jeszcze przejściówka, więc oni mnie widzą. Tak mnie widzą. Teraz musisz Janek to wstawić po prostu. Jest piękne, jak mnie widzą. Iwona i Łukasz postanowili umówić się na rozmowę z kimś starszym i bardziej doświadczonym. Dlatego zaprosili do swojego domu 46-letnią Gabrielę. Moje dzieci już osiągnęły pełnoletniość, no w ten sposób sobie jakoś tam dorabiam. Panu z tągu planu na kamerce. Aż mnie dziw zasędział, czekaj. W ogóle z wykształcenia jestem pielęgniarką. Pracowałam na oddziale pediatrycznym. Strzykawkę! Ja, o, tak. Jeżeli chodzi o najstarszego syna, musimy pilnować się diety. Bo ma delikatną nadwagę. O, już by ten WF-ista powiedział, delikatną? Pan żartuje? On zaraz umrze z tego od nadwagowania. Ten żrety, kuźwa, kabanosy z tym wszystkim. Winiary. Co ty jesz, winiary? Majonez wybieram. Co ty robisz? Kabanosy z majonezem. Jak można jeść kabanosy z majonezem? Dobrze, więc my z mężem musimy się jeszcze tutaj porozumieć wspólnie i ewentualnie umówimy się na dzień próbny. To będziemy w kontakcie, do pani zadzwonimy. Bardzo dobrze. Dziękuję. Dziękujemy bardzo serdecznie. Jeżeli chodzi o panią Gabrysię, jestem przekonany i pewny, że to jest to, czego potrzebujemy. Zaprosili mnie na dzień próbny. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Dzieciaki są fajne, rodzina też jest miła. No mam nadzieję, że dostanę tą pracę. Prosimy nie przesadzać ze słodyczami. Ewentualnie tam w salonie, w barku jest czekolada, ale to po jednym kwadraciku, nie więcej. Ale żałują dzieciom. Smaku nie poczuję. No właśnie. Przynajmniej trzy paski trzeba, żeby smak poczuć. No właśnie, jestem za. To było ciekawe. Pomachamy mamusi. Do zobaczenia. Na ramię tu nie było. Wszystkie prośby. No, jak leci samolot? Jak leci samolot? New, katastrofa. Przepraszam, musiałem. New Smoleńsk. New Las Kabacki. A co ciocia obiecała, jak dzieci zjedzą ładnie? Czekoladkę. Jak się umawialiśmy z nią na tą czekoladkę? Tylko jedno, oczywiście. Mieliśmy wrażenie, że ma wszystko pod kontrolą. Tak, ko alkoholu, żeby czekoladki dla dzieci leżały? Ważniejsze jest to drugi. Nawali się, ale będzie... Tak. Alkohol jest bardzo niezdrowy. Po co te komentarze na temat alkoholu? Przecież te dzieci są za małe na taką rozmowę. Ciocia zaraz przyjdzie. Tylko ciocia pójdzie do toalety, dobrze? Tak. Po alkohol pójdzie. A? Nie gadaj. Mówiłem? Czego on tam szuka? Alkohol jest bardzo zły. Moje wino! Którejś niedzieli kupiłem na targu staroci klepsydrę. I ona teraz będzie chuchała naszym dzieciom alkoholem w twarzy? A, idzie znowu chlać. No, ono znowu idzie do tego salonu, przecież to jest jakiś żart. W bardzo krótkim czasie kompletnie się upiła. Leszek, kochany, o czym skakałeś? Już wiem, o co chodziło z tym samolotem. On ma na imię Leo. Nie, ona był chyba... Czekaj. Tak, słucham. Cześć, córeczko. Mamo, czy ty jesteś pijana? No jasne, ten telefon tak dobrze słychać, nie? Tak, też o tym pomyślałem. Podsłuchi założyli na telefon. No wiesz, normalnie, gdzie jest jack kabel? Nowe bułka Krakus? Tak, słucham, bo tutaj... Bo ja dzwonię z sprawy tego zadłużenia, co pan zakładał jakieś 4 miesiące temu, bo... Nadal te bułki wyszły. Te bułki są jeszcze dobre w ogóle? No właśnie, wyszły już. No i właśnie teraz pytanie mam takie, czy ja mam teraz te bułki, kurde, co ja mam nowe bułki zrobić, czy jak z tymi bułkami... Wie pan co, ja odwołuję zamówienie, bo już dawno po imprezie tej urodzinowej. No to ja rozumiem, że tą zaliczkę to zabieram ze sobą. Zaliczkę? No była zaliczka, 100 euro. Za bułki? No bo kurde, zamawiać 50 bułek na zaliczkę trzeba. Ja 50 kilo zamawiam bułek, człowieku. Czy ty możesz po mnie przyjechać tutaj? Tak, mamo, tak, za chwilę będę, tylko podaj mi adres. Mówię przyjechać tutaj, no nie wiem, gdzie jest tutaj, no kurde. Zobacz, mamo, nie upadł, ale
Angelikę. A ty sprzątasz i dobrze robisz. I masz sprzątać, bo tak... Wiesz co, jak dobrze, że ta dziewczyna przyszła. Miejmy nadzieję, że nie będzie taka sama jak matka. O! Co tu się dzieje? Jest i najstarszy synek. Tylko nie chuchaj jemu teraz w twarz. Dzień dobry. Nie wiem, czy taki dobry. Cześć, Kacper, jestem bardzo Monika. Dobry, cześć. Leon! Czego on się tutaj tak kręci? Dziecko, ty zdejmij kurtkę, tu jest zaraz, zagorąco. Szukam brata. Grzecznie się Mamo, chodź. Odzywaj taksówka do mnie. Przyjechała, chodź. Zaraz niegrzecznie, to ja się do ciebie odezwę, jak tam wparuję. Do widzenia. Dobrze. No, Mamo, mam chodź. Nadzieję, że nie. Słuchaj, co tu się Kacper, dzieje? Wiesz co, moja mama ma problem. Jest chora. A i ona będzie tą opiekunką od tego dziecka. Bez kitu, no. Wiesz co, bardzo ci dziękuję za pomoc. Ja już zostanę z dziećmi, poczekam aż wrócą rodzice, dobrze? Wiesz, nie ma sensu tego przedłużać. Nie stawiajmy Kacpra w takiej sytuacji. Wracajmy na górę. Chodź, poczytamy książeczkę. Dzień dobry. Chodź. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem Zuzanna, jestem córką pani Gabrieli, którą mieliście państwo zatrudnić do opieki nad dziećmi. Mama się źle poczuła i zadzwoniła po mnie i zostałam z dziećmi. Proszę nie kłamać. Pani mama była kompletnie pijana. Zresztą mamy to udowodnione, ponieważ mam zainstalowane kamery. Jeżeli pani chce, mogę pani wszystko pokazać. Proszę mnie oszczędzić, ja już niejedno widziałam. Ja bardzo państwa przepraszam. Mama jest chora, ja byłam pewna, że już mamy ten problem ze sobą. Proszę wrócić i zająć się mamą, bo jednak ma problem i potrzebuje chyba pani pomocy. Pani racji, dziękuję. Przepraszam bardzo, jeszcze raz bardzo przepraszam państwa. Do widzenia. Wiesz co, ja nie wiem, co my teraz robimy w tej sytuacji. Albo na razie nie pójdę do tej pracy, albo ty na tacierzyńskie. Klasyczne wybieranie niańki, nie? Za każdym razem, kiedy wybierasz niańkę, najpierw trafiasz na jakiegoś chorego WF-istę, później na babcię typową, która chce utłuczyć każdego, nie? Później trafiasz na jakiegoś narkomana, a teraz na alkoholiczkę, nie? Tak, to jest zupełnie normalne. To jest zupełnie normalne, zawsze tak jest, kiedy szukasz niańki, nie? Jeszcze po drodze była ta, no, język ciała. Aha, no. Oczywiście za każdym razem, kiedy szukam niańki, dobra, nie szukam, ale każdy pewno, chce później się po takich wydarzeniach zastanawia się, co by teraz zrobić. Wyjdź z tego programu! Przebrnęliśmy. Sytuacje przedstawione w programie są inspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Celem programu jest skierowanie uwagi na niewłaściwe zachowanie osób pracujących jako nianie w polskich domach. Tak, bardzo tak. Coś chcecie dodać? To był normalny odcinek z życia każdej rodziny, która poszukuje niańki. Macie coś do dodania? Ja mam winiary. Ja mam popfiltr, żeby nie było A Paweł ma goplany. No i wywaliłem papierek po goplanie, nie? No smutne rzeczy. Chciałem się serdecznie pożegnać, zaprosić na nową grupę na Discordzie, bo Janek też tutaj jest, można z nim pogadać, serio. Jaki cienios. Wyrzucił papierek po goplanie.